się nie stało, bo nic się nie stało, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Cieszę się, że tutaj jesteśmy. Cieszę się, że wy tutaj jesteście w takim licznym gronie. I życzę wam wspaniałego dnia. I pamiętajcie, że jedzenie już za 7 godzin. Jest gorąco, jesteśmy podekscytowani. Mamy batoniki dla wszystkich. Jest nasza torba. Ktoś ma. Będzie pani gwiazda na czerwonym dywanie. Zobaczymy. Nie mam pojęcia. Będzie fajnie, Boże, nie wiem. Jesteśmy tuż przed wyjściem, dlatego jesteśmy w takich jakichś hiperemocjach. Ktoś ma zapasową gwiazdę. Jest nasza torba. Ja mam. Ale mam wiązać? Ktoś umie wiązać? Mamy batoniki i mamy cyzele. Mamy batoniki i mamy żele. To są żele. Uwaga, bardzo żele. Proszę bardzo. Co to jest? Smacznego. Masło olejowe. Jakbyście byli gotowi. Żeby wam się otworzyło, to ja masło. Żeby się wam nie otworzyło. Co to jest? To są żele, żeby nam nie padli w trakcie gazy. Więc to, że Janek do tego myślał, że to cały czas jest żart, to jest coś niewiarygodnego. Niewiarygodne, że człowiek jest nieprzygotowany, ale zawsze tak ma, lubi improwizować. Tak. Tylko uważajcie, błagam, żeby to nie pękło. Czy mogę was zaprosić tu wszystkich na kieliszek szampana? Ja mam zostać? Zdrowie. Zdrowie, kochani. Słuchajcie, mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Panie producencie, może pan teraz coś zrobić? Właśnie, pan powie coś. Zagai, ja wiem, że pan już liczy box office, ale... Pozwolicie, że... Około godziny 23 czasu polskiego na czerwony dywan wkroczy ekipa filmu Boże Ciało. Przypomnę, ten film Polaków ma szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. I choć Parasite jest faworytem tego oscarowego wyścigu, no to miejmy nadzieję, że jednak inaczej zdecydują członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej. A teraz chodźmy. Macie bilety, tak? Te wszystkie wejścia? Siadaj tu. Bilety macie? Dowód ma? Tak, siadaj. Siadaj, okej. Okay. Bilet. Janek, to jest swój bilet. Bartek, to jest swój bilet. Tomek, to jest swój bilet. Dobra, słuchajcie mnie teraz. Halo, błagam, na mnie patrzycie. Stój. Przejdziemy tym czerwonym dywanem i będziemy godnie reprezentować nasz film, nasz program. Bilety macie ze sobą cały czas. Jak wyjdziecie z sali bez biletu, nie wpuszczą was, studenci mogą was wywalić z teatru. Na wejściu pokazujecie bilety i pokazujecie dowody osobiste. Osoby, które idą na bal gubernatora, muszą mieć te bilety cały czas ze sobą potem. Cały czas. Ania! Ania, chodź! Do zobaczenia! No chodźcie. Ogarniemy Pawła i mamy pan. Zdjęcia przy pisuarach wydarzyły się spontanicznie. Ktoś miał ze sobą telefon i po prostu powstało zdjęcie, akurat tak się to złożyło. Zresztą, nie wiem, śmieszne te łazienki, bo w tych łazienkach generalnie się jest razem z różnymi gwiazdami i następuje bardzo dziwny moment. Że zna się tego pana obok z telewizji albo z kina, no tak było w tym przypadku. W ogóle no, te Oscary są trochę nierealistyczne, to jest trochę taka bajka, więc po prostu staraliśmy się dobrze bawić i nie brać tego do końca na poważnie. Tomek Ziętek. Dzień dobry, jestem również ja. Eliza Rycembel. Dzień dobry. Jak? No ja jestem bardzo rozczarowany, nie wiem, naprawdę nie wiem, gdzie popełniliśmy błąd. Moim zdaniem to jednak jest wina Janka Komasy i ja zamierzam to przeanalizować i wyciągnąć wnioski. No może następnym razem. Dziękuję. Dzięki. Nic się nie stało, nic się nie stało, Komasa nic się nie stało.
okazało się, że Parasite pobiło wszystkich w tym, pozostawił w tyle wszystkie faworyzowane w tym roku filmy amerykańskie, więc to jest wielki sukces tego filmu. Myślę, że z kimś takim przegrać, tak wygrać. Pojawiły się jakieś propozycje hollywoodzkie? Jeszcze nie. Może nigdy się nie pojawią, a może kiedyś się pojawią. Mam debiut scenariuszowy, więc w jakimś tam sensie mam takie poczucie, że może dobrze, że ta granica nie została też przekroczona, bo nie wiem, czy bym sobie z tym jakoś tak łatwo poradził, a tak to mam takie poczucie, że i tak osiągnęliśmy dużo więcej niż ktokolwiek z nas zakładał i super. Ekipa filmu Boże Ciało, częściowo, część członków ekipy Boże Ciało wróciła. Jezus Maria, nie to już. Okej. Okay.